130, Daniel Bayer, AKS Myślibórz, podejście pierwsze. Jako następny rozpoczynać będzie Rafał Maxson, KPC Górnik Polkowice. Podejście niezaliczone, no ale Daniel jeszcze ma dwie szanse. Jak sądzę, za chwilę ponownie zaatakuje 130. Zatem Daniel Bayer, AKS Myśliwość, podejście drugie. Jako następny od 143 rozpoczynać będzie Rafał Maxson, Górnik Polkowice. Daniel Bayer, AKS Myśliwość. Podejście zaliczone. 140 kg proszę na sztangę. I ten sam zawodnik, Daniel Bayer z AKS-u Myśliwość, wykona podejście trzecie. Do 143 przygotowuje się Rafał Maxson. Daniel Bayer, AKS Myśliwość.
Podejście niestety niezaliczone i wynik w uboju to 240 kg. 143 proszę. A w punktacji Sinclaira 370,3 punkta. Rafa Maksan, KPC Górnik Polkowice, podejście pierwsze. Jako następny od 150 rozpoczynać będzie Mariusz Wysocki, Mazowia Ciechanów. Podejście zaliczone, 148 kg proszę. I ten sam zawodnik, Rafał Maksen, wykona podejście drugie. Do 150 przygotowuje się Mariusz Wysocki. Maksan, Górnik Polkowice, trzeci w tym roku wśród najlepszych polskich seniorów, mistrz Polski do lat 20, podejście drugie. Podejście niestety niezaliczone i jeszcze jedna szansa przed Rafałem. Jak sądzę, pozostanie 148. Rafał Maksan, Górnik Polkowice, podejście trzecie. Do 150 przygotowuje się Mariusz Wysocki z Mazowi Ciechanów. Do 155 Tomasz Remiszewski i Damian Wesołowski. Było rekordowo mało spalonych podejść na 36 prób, tylko 6 podejść niezaliczonych. 150 proszę jednak na sztangę. Zmiana kolejności, Mariusz Wysocki z Mazowi Ciechanów wykona podejście pierwsze. Do trzeciego przygotowuje się Rafał Maksan. Thank you.
podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Rafał Maxon. Górnik Polkowice, podejście trzecie. Do 155 przygotowuje się Tomasz Remiszewski z AKS-u Myśliwosz. Podejście niezaliczone, zatem Rafał Maxon uzyskał w dwuboju 263 kg. 155, proszę. A w punktach Rafał Maxon uzyskał 369,9 punktów. Tomek Remiszewski, AKS Myśliwosz, podejście pierwsze. Przygotowuje się Damian Wesołowski. Podejście zaliczone. I ten sam ciężar, także podejście pierwsze, Damian Wesołowski, Zawisza Bydgoszcz. Do 160 przygotowują się Daniel Rykaczewski, także Zawisza Bydgoszcz, później Jarosław Samoraj, Mazowia Ciechanów. Podejście zaliczone, 160 kg, poproszę koledzy. I pierwsze podejście wykona Daniel Rykaczewski, Zawisza Bydgoszcz. Przygotowuje się Jarosław Samoraj, Mazowia Ciechanów, to podejścia pierwsze. A do drugich Mariusz Wysocki, także Mazowia, Tomek Remiszewski i Damian Wesołowski. Rykaczewski podwyższa do 165. To zmiana kolejności: Jarosław Samoraj, Mazowia Ciechanów, podejście pierwsze. Do drugiego przygotowuje się jego kolega klubowy Mariusz Wysocki. Podejście zaliczone, pozostaje ciężar bez zmian, podejścia drugie. Mariusz Wysocki, także Mazowia Ciechanów, a przygotowują się Tomasz Remiszewski, AKS Myśliwosz, i Damian Wesołowski, Zawisza Bydgoszcz.
Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Tomasz Remiszewski, AKS Myśliwość. Przygotowuje się Damian Wesołowski. Podejście zaliczone. Gratuluję. I ten sam ciężar zaatakuje Damian Wesołowski. Zawisza Bydgoszcz także podejście drugie. Do 165 przygotowują się Daniel Rykaczewski, Zawisza Bydgoszcz, Damian Kuczyński, Budowlani Opole, podejścia pierwsze. Podejście zaliczone. 165 kg, poproszę koledzy. Otrzymałem wiadomość, że na nasze zawody przybył wiceprezydent miasta Bydgoszcz, pan Jan Szopiński. Serdecznie witam pana prezydenta. I za chwilę Daniel Rykaczewski z Zawiszy Bydgoszcz wykona podejście pierwsze. Przygotowuje się Damian Kuczyński. Podejście zaliczone. Pozostaje ciężar bez zmian. Damian Kuczyński z Budowlanych Opole wykona podejście pierwsze. Do drugiego przygotowuje się Jarosław Samoraj. Do trzeciego Mariusz Wysocki. Podejście niestety niezaliczone. Jeszcze dwie szanse przed Damianem. I teraz Jarosław Samoraj z Mazowiciechanów. Także 165, ale podejście drugie. Przygotowuje się Damian Kuczyński.
Podejście. Podejście zaliczone. 165 pozostaje. Damian Kuczyński, budowlanie Opole. Podejście drugie. Przygotowuje się Mariusz Wysocki, Mazowia, do podejścia trzeciego. Podejście zaliczone. W dalszym ciągu ciężar bez zmian. Trzecie podejście. Mariusz Wysocki, Mazowia Ciechanów jako pierwszy. Przygotowuje się Tomasz Remiszewski. Podejście niezaliczone. Zatem Mariusz Wysocki uzyskał w dwuboju 285 kg. Ciężar bez zmian. Tomasz Remiszewski, zakresu myśliwość, już na pomoście. Wykona podejście trzecie. Podejście zaliczone, zatem wynik dwuboju tego zawodnika 295 kg. Damian Wesołowski, Zawisze Bydgoszcz, zaatakuje ten sam ciężar w podejście trzecie. Ze 168 przygotowuje się Jarosław Samoraj. Podejście niezaliczone i Damian Wesołowski uzyskał w dwuboju także 295 kg. 168, proszę. Jarosław Samoraj, Mazowia Ciechanów, wykona podejście trzecie. Do 170 przygotowują się Piotr Kruszczewicz, Paweł Jurecki, Krystian Sroki.
podejście zaliczone 170, proszę na sztangę, a Jarosław Samoraj uzyskał w poboju 307 kg. A w punktach 383,7 punktów. Piotr Ruściewicz z Górnika Polkowice wykona podejście pierwsze. Przygotowują się Paweł Jurecki i Krystian Sroka, Tarpan Mroczny. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Paweł Jurecki, Tarpan Mrocza, także podejście pierwsze. Przygotowuje się Krystian Sroka. Podejście zaliczone. Gratuluję. W dalszym ciągu 170. Krystian Sroka, Tarpan Mrocza wykona podejście pierwsze. Do drugiego przygotowuje się Daniel Rykaczewski, do trzeciego Damian Kuczyński. Podejście zaliczone. 170 pozostaje na sztandze. Daniel Rykaczewski, Zawisze Bydgoszcz, wykona podejście drugie. Przygotowuje się do trzeciego Damian Kuczyński. Podejście zaliczone. Pozostaje 170 jeszcze przez chwilę. Damian Kuczyński, Budowlanie Opole. Podejście trzecie. Do 175 przygotowują się Piotr Ruściewicz i Daniel Rykaczewski. Podejście zaliczone i 315 to rezultat dwuboju tego zawodnika. 175 kg, proszę. W
Damian Kuczyński uzyskał za swój wynik 390,6 punktu. Piotr Kruściewicz już na pomoście, Górnik Polkowice, podejście drugie. Przygotowuje się Daniel Rykaczewski. Podejście zaliczone. Pozostaje ciężar bez zmian. Daniel Rykaczewski zawisza Bydgoszcz. Wykona podejście trzecie. Do 176 przygotowuje się Piotr Kruściewicz. Do 178 Paweł Jurecki. Podejście niestety niezliczone, zatem wynik dwuboju tego zawodnika 325 kg. 178 kg proszę na sztangę. Daniel Rykaczewski za swój wynik uzyskał 358,5 punktów. Paweł Jurecki wykona podejście drugie. 178, tarpan mroczny. Do 180 przygotowują się Paweł Krystian Sroka i Piotr Kruściewicz. Podejście zaliczone. 180 poproszę na sztangę. Krystian Sroka z tarpana mrocza wykona podejście drugie. Przygotowuje się Piotr Kruściewicz. Podejście zaliczone i ten sam ciężar zaatakuje Piotr Kruściewicz, Górnik Polkowice, podejście trzecie. Do 181 przygotowuje się Krystian Sroka. Zrezygnował z trzeciego podejścia. Krystian Sroka zatem uzyskał w dwuboju 333 kg. A w punktach 386,1. Przygotowuje się Paweł Koszałka. Trzymaj!
Podejście zaliczone. 185 poproszę, a Piotr Kruściewicz uzyskał w dwuboju 319 kg, co dało 390,6 punktu. Pierwsze podejście wykona Paweł Koszałka, budowlani Opole. Do trzeciego przygotowuje się Paweł Jurecki. Ostatnie cztery podejścia w tej grupie. Zapraszam zawodników czwartej grupy startowej do sali rozgrzewki. Prezentacja bezpośrednio po zakończeniu startu. Koszałka podwyższa, zatem 185, Paweł Jurecki. Podejście trzecie, tarpan mroczny. Podejście zaliczone. 186 proszę, a wynik Pawła Jureckiego w dwuboju to 340 kg i 374,6 punktu. Paweł Koszałka pozostał już tylko na pomoście. Trzy podejścia tego zawodnika. Za chwilę pierwsze i prezentacja ostatniej czwartej grupy startowej. Podejście zaliczone. 187 poproszę na początek. I za chwilę Paweł Koszałka z budowlanych Opole wykona podejście drugie. Jeszcze dwa podejścia w tej grupie, a później prezentacja czwartej grupy i oczywiście regulaminowa przerwa na rozgrzewkę. No to proszę zatrzymać zegar. 188. I jeszcze przed swoją szansą Paweł Koszałka, takie ciężary już podrzucał. W tym roku podczas Mistrzostw Polski 190. Podczas pierwszej rundy drużynowych Mistrzostw Polski podrzucił 200 kg. To koledzy jeszcze jedna zmiana, 190. Jeszcze dużo czasu, minuta 15. Paweł Koszałka, budowlani Opole.
Podejście zaliczone i już 345 kg w tej chwili. Koledzy, 192 poproszę. To ciężar dysponowany. I za chwilę Paweł Koszałka wykona podejście trzecie. A później prezentacja, czas na rozgrzewkę. No a sądzę, że emocje w czwartej grupie startowej będą niezwykłe. Będzie startować duża część naszej reprezentacji olimpijskiej. Adrian i Tomasz Zielińscy, Marcin Dołęga, Bartłomiej Bąk. Cóż ja mogę więcej dodać? Dwóch medalistów olimpijskich, dziewiąty zawodnik ostatnich igrzysk. To koledzy, proszę, 194. I za chwilę Paweł Koszałka. W tej chwili uzyskał 345 w punktach, 383,4 punktu. No to koledzy, 195, jeszcze jedna zmiana. I już zmiana ostateczna, druga. Paweł Koszałka, Budowlanie Opole. Wicemistrz Polski seniorów w roku bieżącym, akademicki mistrz Polski w roku ubiegłym, wicemistrz Polski młodzieży także w roku ubiegłym. Podejście zaliczone, wszystkie 6 podejść udane i 350 kg to wynik dwuboju. A w punktach 389 punktów Sinclaira. Było to ostatnie podejście w tej grupie. Za chwilę prezentacja czwartej, ostatniej grupy startowej.